Witam ponownie. Mam przyjemność teraz powiedzieć kilka słów o diagnozowaniu depresji u młodzieży przede wszystkim. Jest to wyzwanie szczególnego rodzaju, ponieważ depresja u dzieci i młodzieży różni się w sposób znaczący od tego, co obserwujemy u dorosłych. Jest to troszeczkę inna symptomatologia, inaczej to się prezentuje. Ale spróbujmy zacząć od początku, od epidemiologii tego problemu. Jest on stosunkowo częsty i tak jak już wspomnieliśmy, w ostatnich kilku latach udało nam się zauważyć, niestety, że ten problem narasta, jest tego więcej, tych zjawisk. Kryzys psychiatrii dziecięcej w Polsce również wyniknął w związku z tym, że coraz więcej dzieci ma problemy. Wedle różnych analiz epidemiologicznych szacuje się, że około kilkanaście procent adolescentów może chorować na tak zwaną dużą depresję. Te szacunki mieszczą się w zakresie od 8 do 20% w zależności od badania. Nie jest to łatwo zbadać. I właśnie między innymi z powodu tych trudności dotyczących wykrywania tej depresji, ten temat tej prezentacji o tym, jak w bardzo różny sposób prezentuje się depresja. Jak to jest taki zróżnicowany konstrukt, problem, zespół objawów. Wśród osób dorosłych 17-18% ludzi w pewnym momencie swojego życia będzie chorować na depresję, więc faktycznie co piąty z nas ma szansę zachorować w ciągu swojego całego życia. Więc to rozpowszechnienie depresji u dzieci ono nawet jest trochę częstsze. Jeśli chodzi o dzieci w okresie przedpokwitaniowym, szacuje się, że to rozpowszechnienie jest od 1 do 2%, a więc stosunkowo niewiele, częściej u chłopców, natomiast już wśród adolescentów, czyli w wieku po 13 roku życia mniej więcej, szacuje się, że jest to 5 do 8% i częściej u dziewczynek. Ten stosunek w zakresie płci dziewcząt do chłopców jest taki sam jak u dorosłych, a więc dwa razy częściej u dziewczynek niż u chłopców występuje ten problem. Zanim przejdziemy do objawów depresji i specyfiki tych objawów w kontekście psychosomatyki, czy objawów, które w jakiś sposób każą nam myśleć o somatycznym aspekcie, warto sobie przypomnieć jeszcze raz czynniki ryzyka, bo one w jakiś sposób nas tutaj mogą naprowadzać i pomagać w rozumieniu etiologii, patomechanizmów, które tam występują, psychopatologii tej depresji, tego problemu. Niska masa urodzeniowa, taki bardzo częsty problem, częsty czynnik ryzyka dla wielu chorób, prawda? Ale również dla depresji. Wywiad rodzinny depresji lub zaburzeń lękowych u krewnych pierwszego stopnia, włączając w to depresję poporodową u matki, dysfunkcja w rodzinie lub konflikt między dorosłym sprawującym opiekę a dzieckiem i bardzo ważny czynnik ryzyka, wczesne doświadczenie przeciwności, nadużycie, porzucenie, strata, zaniedbanie, niekorzystne czynniki psychospołeczne, takie jak wiktymizacja, przemoc ze strony rówieśników, problemy w szkole, niska pozycja społeczna, brak środków, to coś takiego jak to, że ktoś ma gorszy telefon, albo gorzej się ubiera, albo nie jeździ na wakacje, albo mieszka w skromnym domu na przykład, prawda? Negatywne style radzenia sobie z przeciwnościami, a więc nieumiejętność radzenia sobie z tym, co złego się dzieje w codziennym życiu. Wywiad zaburzeń lękowych, o tym była mowa, czyli zaburzenia lękowe jako takie są czynnikiem ryzyka depresji, stosowanie substancji, kłopoty w uczeniu się, ADHD i zachowania opozycyjne, a więc sam wywiad, ta cecha, to zaburzenie też sprzyja temu, aby depresja się pojawiła u nastolatków. Coś takiego, co jest bardzo mocno dyskutowane i być może przez niektórych uważane za kontrowersyjne, dysforia płciowa, czyli kłopot z identyfikacją własnej płci i po prostu jest to depresja z tego powodu, że ktoś odczuwa problem w dobrym funkcjonowaniu z powodu tego, z jaką płcią jest identyfikowany. Jest to bardzo kontrowersyjny temat, niemniej jednak, ponieważ pacjenci, ludzie, młodzi ludzie
pojawiają się u psychiatrów z tym problemem, to znaczy, że coś jest na rzeczy, że coś takiego istnieje, prawda? Powiązany z tym również problem homoseksualności. Depresja może się pojawić po prostu z tego powodu, że dotyczy zjawiska dyskryminacji, braku akceptacji. To coraz częściej jakby narasta świadomość tego problemu. Wydaje się, że jeśli chodzi o rodziców, o środowisko, nie jest to coś, co wymagałoby jakiejś szczególnej interwencji. Coraz lepiej sobie radzimy, czy ludzie, którzy spotykają się z tym problemem, lepiej to rozumieją i te osoby nie spotykają się z jakimś tam szczególnego rodzaju ostracyzmem. I również przewlekła choroba somatyczna, która wpływa na codzienne funkcjonowanie, coś, co burzy naturalny rytm funkcjonowania, co zmienia sposób funkcjonowania, co jest w jakiś sposób przeszkodą, na przykład właśnie choroba nerek, która wymaga dializ, taka codzienna zmiana, czy żywienie pozajelitowe, która zupełnie może zmienić sposób funkcjonowania i w konfrontacji z rówieśnikami będzie jakimś problemem, żeby wytłumaczyć, co takiego się dzieje w życiu tego dziecka. Trauma jako taka, ona warta jest tutaj podkreślenia jako czynnik ryzyka, bo rzadko nam się uda dowiedzieć o tej traumie od dziecka, które ma problemy w mówieniu o swoich emocjach. Strata przeciwności, utrata rodzica, utrata dziadka, nawet utrata zwierzęcia domowego, ulubionego psa, kota może być przyczyną tego, że dziecku jest smutno. A jeśli byśmy mieli mówić o zdarzeniach takich, które no, nie mieszczą się w głowie dziecka. Nam często może się nam wydawać, że są rzeczy, które trudno sobie wyobrazić i się przydarzają dzieciom, to tym bardziej one nie będą w stanie nam o tym powiedzieć. Takie wydarzenia jak właśnie wykorzystywanie seksualne czy przemoc fizyczna. Dziecko jest zastraszone, dziecko nie wie, jak o tym powiedzieć, wydaje mu się, że nie da się o tym powiedzieć. Osoby, które były ofiarami przemocy seksualnej, wykorzystywania seksualnego, potrafią o tym mówić dopiero w wieku dorosłym, dojrzałym, a nawet w starszym wieku dopiero. Tutaj no, widziałem pacjentów, którzy mówili o tym mając 60 lat. I to były wyznania, że mówię panu doktorowi o tym po raz pierwszy. To dopiero spodziewać się czegoś takiego od dziecka. Chcę przez to podkreślić, że dziecko może doświadczać objawów depresji z powodów, które nie muszą dla nas być oczywiste, których teraz nie rozumiemy, ale coś się dzieje z tym dzieckiem. A to, jak to się objawia, ten problem, no to właśnie stanowi diagnostyczne wyzwanie i może prezentować się w bardzo, bardzo różny sposób. Trauma to nie tylko coś, co rozumiemy jako uraz głowy, uraz mózgu, w sensie fizycznym, jakiś wypadek komunikacyjny, gdzie nie ma bezpośredniego urazu z otwartą raną, to może być coś, co może być wstrząśnieniem głowy, mózgu i skutkować zaburzeniami snu, drażliwością, niepokojem. Tak trauma w takim sensie właśnie psychicznym też potrafi mieć pewne wykładniki morfologiczne, wykładniki neurofizjologiczne. Krótko mówiąc, trauma wpływa na pojawienie się nieprawidłowych połączeń nerwowych w sieci neuronalnej mózgu. I badania naukowe to potwierdzają. Im większe nasilenie czynników traumatycznych, tym większe ryzyko objawów o charakterze psychotycznym w przebiegu zaburzeń psychicznych. Psychotycznym, a więc no, w takim rozumieniu, w jakim zaburzenie w obrębie zdrowia psychicznego staje się poważnym zaburzeniem. Psychotycznym w rozumieniu, że będzie trudniejsze do opanowania. Czymś, co no, może objawić się jako nawet schizofrenia, tak? Albo coś, co nam każe myśleć o schizofrenii, ponieważ u dzieci diagnozowanie tego rodzaju choroby to też jest wyzwanie i takiej diagnozy nie stawia się, że tak powiem, od razu, od ręki, po pierwszym spotkaniu, po drugim. Psychoza w rozumieniu, słyszenie głosów, myślenie urojeniowe i tego rodzaju poważne objawy, które troszeczkę stawiają problem już poza obrębem depresji. Objawy depresji i zespół objawów, kiedy mówimy o depresji, u dzieci i młodzieży w zasadzie jest taki sam jak u dorosłych. W ostatnim czasie mówi się o depresji jako o konstrukcie, czyli coś, co zostało wymyślone niejako. No bo
są dyskusje, na ile depresja to jest coś takiego, co istnieje jako choroba. Czy po prostu jest to takie mówienie o problemie zdrowia psychicznego, w którym występuje równocześnie kilka objawów z różnym nasileniem. No bo taka jest definicja w zasadzie. I te objawy, tutaj możemy sobie je wymienić, drażliwość i obniżony nastrój, to jest coś, co występuje częściej u dzieci, niekoniecznie obniżony nastrój, który dominuje u dorosłych, brak zainteresowań i wycofanie społeczne, spadek i wzrost apetytu. I to jest coś, co jakby może być zauważone jako objaw somatyczny i warto na to zwrócić uwagę. U dzieci bardziej zwraca się uwagę na przyrost i spadek masy ciała względem siatek centylowych, a więc względem tego, jakiego przyrostu się spodziewamy u danego dziecka, czy ono po prostu mieści się w normie. Zaburzony rytm dobowy, senność w ciągu dnia, więc ta nadmierna senność może być też czymś, co każe myśleć czasem o chorobie, która niekoniecznie ma bezpośredni związek z chorobą psychiczną, z chorobą z zakresu zdrowia psychicznego. Spowolnienie psychoruchowe, czyli po prostu no, funkcjonowanie w taki inny, odmienny sposób, spowolniały, proste czynności zajmują nam więcej wyegzekwowanie od dziecka pewnych rzeczy, takich jak, nie wiem, sprzątnięcie, wyjście z psem, no, dorosłego kosztuje dużo energii i zaangażowania, żeby udało się namówić dziecko do takich zachowań, prawda, które wydają nam się normalne, zwykłe i czymś, co jest na co dzień. Męczliwość, brak energii. Czasem dzieci skarżą się na taką ociężałość, na ciężkość nóg. To też może kazać myśleć nam o tym, czy gdzieś nie jest jakiś problem somatyczny w obrębie zdrowia fizycznego po prostu, prawda? Poczucie bycia bezwartościowym. Kolejny taki element, który w tej konstelacji objawów niekoniecznie jest w takiej bezpośrednim połączeniu z tym, że ktoś będzie mniej jadł albo więcej spał, prawda? Kłopoty z koncentracją. Dziecko się trudniej uczy. To też może potem wpływać na to, że ma gorsze stopnie i zaczyna unikać szkoły. Więc cały tutaj uruchamiany mechanizm bardzo wielu zachowań i skutków, które potem każą rodzicowi myśleć, no coś się dzieje z moim dzieckiem, prawda? I na koniec coś, co jest taką kulminacją problemu i wykładnikiem dużego zagrożenia, myśli samobójcze. Widzimy tutaj te 9 objawów, zdaje się, i one nie muszą być wszystkie obecne. Wystarczy kilka, które obecne są co najmniej przez 2 tygodnie, prawda? Kilka tygodni i każdy, kto ma okazję obserwować dziecko, no, może się zaniepokoić. I rodzic wtedy przychodzi z czymś takim do lekarza czy do psychologa z zapytaniem, co jest dziecku, prawda? To bardziej każe nam myśleć o tym, na czym polega ta choroba, którą nazywamy depresją, prawda? I niekoniecznie problem musi się sprowadzać do tego, żebyśmy potwierdzili podejrzenie rodzica, że dziecko choruje na depresję. Rodzic przychodzi z problemem i coraz częściej właśnie mówimy o czymś takim jak problem z funkcjonowaniem, niekoniecznie o konkretnej chorobie, tak? Że choroba z zakresu zdrowia psychicznego to jest jakiś rodzaj szkodliwej dysfunkcji, jak to od pewnego czasu się mówi w taki pragmatyczny sposób opisując problemy zdrowia psychicznego, że ktoś gorzej funkcjonuje. W tym sensie jest to choroba, bo coś jest nie tak, jak powinno być. Dziecko ma złe stopnie w szkole. Dziecko śpi więcej. Dziecko nie wchodzi w interakcje. Zachowuje się inaczej. Może przybierać na masie ciała. Martwimy się, że potem zachoruje w przyszłości, prawda? Więc to jest ta szkodliwa dysfunkcja. Zachoruje na jakieś choroby somatyczne, że będzie mniej sprawne w kontaktach z innymi ludźmi, że jego wyniki szkolne będą na tyle złe, że potem będzie mieć gorsze funkcjonowanie zawodowe, będzie sobie gorzej radzić w życiu. To są te powody, dla których martwimy się o nasze dzieci, prawda? Czy też po prostu coś, co jest jakby największym zagrożeniem myśli samobójcze, dziecko może uważać, że nie jest warto żyć i w krańcowych sytuacjach do próby samobójczej może dochodzić. Więc ta odmienność u dzieci
ona polega na tym, że te objawy nie zawsze są takie oczywiste. Dorosły, który trochę wie, jak funkcjonuje społeczeństwo, na czym polega jego rola w rodzinie, rola zawodowa, rola społeczna i jak mu się coś nie układa, to potrafi o tym powiedzieć. A u dzieci to nie zawsze jest takie oczywiste. Tą odmiennością taką u dzieci, o której się często mówi, to właśnie nastrój bardziej drażliwy. Drażliwość, impulsywność, te kontakty z rodzicami są mniej takie przyjemne. Dziecko może łatwo wpadać w złość, rozpacz, no, może nawet być wulgarne, demonstruje wrogość wobec otoczenia, zniechęca do nawiązywania kontaktu. Rodzic jest bezradny. I ta bezradność, jeśli ona jakby narasta i jest jakby w jakiś sposób trwała, wtedy poszukuje pomocy, poszukuje kontaktu na zewnątrz. Dziecko to, jak się zachowuje, nie jest zrozumiałe. Nie możemy tego zrozumieć, co się z nim dzieje. I objawy somatyczne, takie sensu stricto somatyczne, które też mogą być w depresji i częściej występują u dzieci, to właśnie na przykład bóle głowy. Tak? Bóle głowy, mało oczywisty objaw, który bardzo często występuje. Mogą to być bóle napięciowe, związane z tym, że ktoś niepokoi się, w związku z tym, że nie wiem, będzie klasówka, będzie jakiś sprawdzian, jakieś ważne wydarzenie, zmiany ciśnienia, a może jest nadciśnienie u dziecka, trzeba zmierzyć to ciśnienie, czy trzeba iść do neurologa, może to są bóle migrenowe, prawda? To jest takie myślenie, gdyby takie bóle głowy były długotrwałe i często powtarzalne i by sprawiały kłopot związany z tym, że dziecko powie, no nie mogę się uczyć, bo mam ciągle mnie boli brzuch, albo ból głowy jako, nie wiem, rodzaj wymówki na przykład, tak? Bóle brzucha, bóle o nieokreślonej lokalizacji, bóle zlokalizowane wręcz w całym ciele. Tak? To też takie dolegliwości mogą występować. I coś, co jest takim dosyć częstym objawem w tej depresji wieku młodzieńczego, dziecięcego, uczucie ciężkości nóg, osłabienie. Że ciężko po prostu uruchomić własne ciało. Taka depresja z zahamowaniem, ale z takim poczuciem właśnie, że ja nie mam siły się po prostu podnieść, prawda? I czasem takie pomysły związane z profilaktyką depresji, kiedy mówimy o niefarmakologicznych metodach, no weź się w garść i zacznij chodzić na siłownię albo biegaj, rower, pływanie, coś co no, na tym etapie problemu, jeśli on jest dominujący, no nie zadziała, no bo dziecko po prostu nie będzie w stanie wyjść z domu, prawda? Wyjść na zewnątrz. Wzmożone napięcie mięśniowe to też taki objaw, który w tej psychosomatyce bywa, ale częstszym na przykład objawy żołądkowo-jelitowe. Biegunki, zaparcia, po prostu bóle brzucha. Tak? Bóle brzucha, które narastają w sytuacji lęku, przed wyjściem do szkoły albo w sytuacji jakiegoś konfliktu z rodzicem, w jakichś konfrontacyjnych sytuacjach z rówieśnikami, takie sytuacje mogą, takie objawy mogą dominować. Bicie i kołatania serca. Coś, co jest w lęku, co jest w napadach paniki. Taki objaw często jakby sprawozdawany do rodzica może być powodem pójścia do lekarza i nawet uruchomienia całej diagnostyki kardiologicznej, czy nawet podania jakichś leków, które by tą akcję serca kontrolowały, czy zwalniały, podczas kiedy to po prostu jest często objaw zaburzenia lękowego, którym może towarzyszyć depresji. Ale no, jeśli są to objawy somatyczne i ciężko się zorientować, czy też u dziecka ciężko rozpoznać współistnienie problemu z zakresu nastroju, to dziecko trafi do pediatry, czy też do lekarza rodzinnego z celu diagnostyki tego, w celu zbadania. Inne problemy czy dolegliwości to pieczenie, parestezje, nietypowe dolegliwości bólowe też mogą powodować to, że dziecko trafi do neurologa. Tak zwane nietypowe objawy depresji, czy też sformułowanie, które wciąż się trafia w literaturze, to tak zwany atypowy zespół depresyjny. Czyli zespół depresyjny z dominacją snu, hipersomnia, znaczny przyrost masy ciała,
przyrost masy ciała, no, przyrost na wadze, mamy się martwią o dziewczynki, chłopcy, którzy nie uprawiają sportu, też może to powodować pewien niepokój rodzica. To ten wspomniane uczucie ciężkości w kończynach, a w niektórych przypadkach paradoksalnie pobudzenie psychomotoryczne. Więc coś, co jest pewną istotną odmiennością w porównaniu do typowo przebiegającego zespołu depresyjnego u osób dorosłych. Dziecko przesypia cały dzień, nie chodzi do szkoły, mówi, że nie ma siły, rodzice się martwią. No, nie da się dziecka na siłę do tej szkoły zaprowadzić. Podczas kiedy ono w nocy jest aktywne, nie śpi, może się zdarzać, że gra w gry komputerowe, przegląda telefon i brak motywacji do konstruktywnych działań, do nauki, robi to, co jest po prostu związane z najmniejszym wysiłkiem, w jakiś sposób sprawia mu to przyjemność i może spędzać tak całe dnie. I w niektórych przypadkach może to stwarzać zagrożenie do tego, że nie otrzyma promocji do następnej klasy i już w tej sytuacji podbramkowej rodzic się zjawia u lekarza. Warto wspomnieć właśnie jeszcze o czymś takim jak internet, a depresja u młodzieży. Internet jako czynnik ryzyka, jako coś, co jest jakimś narażeniem bardzo powszechnym i w literaturze dotyczącej etiologii depresji u dzieci i młodzieży coraz częściej się na ten temat mówi, tak zwany czas spędzony przed ekranem. Kiedyś u osób dorosłych, starszych były badania na temat czasu spędzonego przed telewizorem, który to nie jest korzystny, który związany jest ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, a nawet z umieralnością ogólną. Tak u dzieci teraz sprawdza się, jakie są skutki tego, że długo spędzają czas przed ekranem, czy to w telefonie najczęściej, czy w tablecie, czy przy jakimś innym urządzeniu elektronicznym. I okazuje się, że tak jest. Im więcej czasu przed ekranem w mediach społecznościowych, tym większe ryzyko depresji. Najlepiej jest właśnie taki złoty środek, żeby tego było jak najmniej. To, co się może wydarzyć i co może być przyczyną jakiegoś rodzaju właśnie przeżycia przykrego, to wiktymizacja w internecie, prześladowanie w grach, kradzieże tożsamości. Dziecko, które po raz pierwszy spotyka się z takimi zachowaniami w internecie właśnie, też może przeżywać rodzaj traumy, bo to jest dla niej coś nowego. Tak, trauma z definicji jest doświadczeniem bodźca o niespotykanej skali w dotychczasowym życiu. I ono dopiero zdaje sobie sprawę, że coś takiego je doświadczyło i nie rozumie dlaczego. Prawda? Więc internet jako taki jest czynnikiem ryzyka, jest w jakiś sposób niebezpieczny, no, w tym sensie, że może dochodzi do wyłudzania zdjęć, uwodzenia czy nawet wykorzystania na tle seksualnym. Prawda? Ktoś, kto wyobraża sobie, że świat w większości wygląda tak, jak na Instagramach tak zwanych celebrytów, no to będzie miał poczucie wykluczenia, tak? Poczucie zazdrości albo no, poczucie niskiej wartości, że on tak nie ma, tak? Że nie jest w stanie czegoś takiego doświadczyć i jego sytuacja rodzinna, sytuacja ekonomiczna rodziców raczej nie pozwoli na to, żeby tak to w niedalekiej przyszłości mogło wyglądać tak fajnie, prawda? No i oczywiście skutek taki też bezpośredni, brak aktywności fizycznej. Jeśli się zbyt dużo czasu spędza w internecie, no to tak to może wyglądać. Tutaj pada sformułowanie w kontekście psychosomatyki w depresji, depresja maskowana. W ostatnich kilkunastu latach raczej się odchodzi od tego pojęcia, od tego zagadnienia, uważając, że depresja to depresja, tak? Że to nie chodzi o to, żeby ona jakoś tam się maskowała, ale wydaje się, że można tutaj w tym kontekście takim edukacyjnym o tym powiedzieć. Jeśli dolegliwości bólowe, o których mówiliśmy, one nie znajdują odbicia w stanie somatycznym, czyli po konsultacjach u lekarza ogólnego, rodzinnego, neurologa i tak dalej, doszukujemy się jakichś problemów, czasem dorośli u swoich dzieci endokrynologicznych, więc nie udaje się znaleźć tej choroby somatycznej, dolegliwości bólowe nie reagują na leki przeciwbólowe, na przykład nasilają się w godzinach rannych, to z dużym prawdopodobieństwem właśnie mamy do czynienia z problemem z zakresu zdrowia psychicznego i mogą być wyrazem depresji, a więc czegoś, co tam się dzieje w tej konstelacji objawów, gdzie to poczucie niskiej wartości, poczucie wykluczenia, przeżywania jakiejś krzywdy,
znajduje swój wyraz pod postacią objawu somatycznego. Tak jak wspomniałem, zaburzenia snu i apetytu rzadziej się spotyka u dzieci niż u dorosłych. Zwraca się uwagę właśnie na brak oczekiwanych przyrostów ciała niż wyraźne obniżone łaknienie. Maski depresji możemy tutaj przytoczyć, ten podział, który funkcjonuje w tej takim tradycyjnym mówieniu o psychosomatyce depresji. Maski psychopatologiczne, a więc tam, gdzie dominują zaburzenia lękowe, lęk przewlekły, napady paniki, natręctwa, agorafobia, jadłowstręt, o tym była mowa w poprzednim wykładzie, zaburzenia rytmu biologicznych, czyli tam, gdzie dominuje bezsenność albo nadmierna senność, maski wegetatywne, zaburzenia motoryki przewodopokarmowego, stany spastyczne dróg żółciowych, zespół niespokojnych nóg, świąt skóry, to też może być przejawem jakiegoś problemu emocjonalnego. Znane są przypadki tego, że świąt skóry był jakimś objawem tego, że osoba sobie nie może poradzić w relacji z rodzicami, z matką, prawda? Albo przewlekłe napięcie związane z obryzaniem paznokci czy skórek, jeśli chodzi o lęk i obawę przed tym, co się ma wydarzyć, nie wiem, przed klasówką na przykład, prawda? Maski bólowe, o których mówiliśmy, bóle głowy czy neuralgia, w obrębie przebiegu nerwu jakiegoś. Tutaj typowym przykładem jest neuralgia nerwu trójdzielnego. Czy też maski behawioralne, czyli to, jak się ktoś zachowuje, co jest przejawem jego problemu, u podłoża którego jest depresja, czyli przyjmowanie substancji, alkoholu, czy nawet leków psychoaktywnych. Te maski behawioralne również są u dzieci. Tutaj tą czujność też należy zachować. Ten moment, w którym dziecko ma kontakt z substancją i nadużywa alkoholu, to też jest moment, w którym zapala się czerwona lampka u rodzica i rodzic przychodzi do lekarza mówiąc, znalazłam, nie wiem, pustą butelkę po alkoholu u dziecka. Wieczorem nie dało się z nią dogadać. Była nie wiem, mowa bełkotliwa, spowolniała, psychoruchowa, senna, to był jeden z pierwszych kontaktów z alkoholem, a może nawet rodzic nie wie, kiedy ten pierwszy kontakt następuje. Dzieci, które, nie wiem, młodzież może bardziej, 16-17-letnia, kiedy jest ten tradycyjny sposób świętowania osiemnastek, to te młodsze dzieci też bywają zapraszane tam i ten kontakt z alkoholem tam ma miejsce. Unikanie szkoły, niepowodzenia w szkole, to też może być jakiś sposób zachowań, który pod którym kryje się coś, co należałoby interpretować jako problem depresyjny. Izolowanie się, unikanie rówieśników, to też może być efekt straty związanej z tym, że ktoś stracił najlepszą przyjaciółkę, albo ta przyjaźń okazała się czymś innym niż się wydawało. Została, nie wiem, zdradzona, nastąpiło przystąpienie do innej grupy, została ta osoba, to dziecko ma poczucie porzucenia, wykluczenia i przestaje chodzić do szkoły. Rodzice czasem są zmuszeni do zmiany szkoły, żeby ten aspekt tego funkcjonowania w jakiś sposób poprawić. Dzieci mogą przypisywać złe intencje właśnie swoim rówieśnikom, a nawet nauczycielom, i to też może być jakiś powód do niechodzenia do szkoły. Te negatywne atrybucje, one mogą być początkiem właśnie takich psychopatologicznych już masek. Substancje psychoaktywne i depresja młodych dorosłych to też jest osobny temat, bardzo ważny, ale warto o tym wspomnieć. Kontakt z marihuaną może następować stosunkowo wcześnie poprzez innych rówieśników. To, co jest jakby dosyć częste, to przy nadużywaniu marihuany, przy częstym stosowaniu pojawia się tak zwany zespół motywacyjny, brak motywacji, brak chęci do uczenia się, do podejmowania jakichkolwiek innych aktywności. Temu też, jeśli chodzi o stosowanie marihuany, to towarzyszy drażliwość, czasem agresja. Coś, co też jest potwierdzone już w badaniach epidemiologicznych, nadużywanie marihuany związane jest ze zwiększonym ryzykiem psychozy. Alkohol to jest jakby też osobny temat, ale picie alkoholu, po tym następuje też zwiększone ryzyko depresji.
Dzieci mają dostęp do benzodiazepin. Część rówieśników może sugerować, że to jest fajne, tak? Jak napijesz się, nie wiem, alkoholu, albo weźmiesz to będziesz się lepiej czuł, albo jak właśnie weźmiesz alkohol i weźmiesz jeszcze jakąś inną substancję, to zniesiesz te skutki alkoholu wtedy. I dzieci, które są w jakimś problemie emocjonalnym i zauważą, że nie wiem, po alkoholu będzie mniejszy lęk, po pewnych lekach czują się lepiej i nie odczuwają cierpienia, czy to byłby jakiś sposób na radzenie sobie z problemem depresyjnym, mogą w tę pułapkę substancji, uzależniając od substancji, wpaść. Dużo młodych osób nadużywa tramadolu, on jest stosunkowo łatwo dostępny, jeśli chodzi o apteki, leki na kaszel też. Jeśli chodzi o maski psychopatologiczne, to coś, co będzie już drugim spektrum tego, co byśmy nazywali psychosomatyką, początkiem tego problemu są właśnie te negatywne atrybucje, przypisywanie złych intencji innym osobom, nieuzasadnione, które to właśnie bierze się z lęku, z niezrozumienia swojej sytuacji. Objawy psychotyczne w przebiegu zaburzeń depresyjnych u dzieci są raczej rzadko obserwowane, ale bywają. I bywają też mylnie interpretowane jako właśnie poważne choroby psychiczne, no, nawet związane takie sugestie, że to może schizofrenia jest, tak? Jak dziecko w jakiś sposób jest wycofane, budzi się w nocy, po dokładnym zebraniu wywiadu może się okazać, że ma poczucie czyjejś obecności, tak? Że to jest coś, co to wcale nie jest takim rzadkim fenomenem i zdarza się u zdrowych ludzi. Niepokój, lęk może do tego doprowadzić. Przelotne mamy słuchowe też wcale nie muszą być czymś, co przesądza o rozpoznaniu poważnej choroby psychicznej. Może być w depresji i na pewno nie należy się spieszyć z rozpoznaniem. I to oczekiwanie, które prezentują rodzice, a nawet czasem młodzi dorośli, co mi jest, co to za choroba, warto właśnie nie ulegać tej presji i jakby nie ujawniać swoich podejrzeń, bo czasem z tego etykietowania jest więcej szkody niż pożytku. Dobrze na początek ustalić, że mamy do czynienia z pewnym objawem. Jeśli ten objaw należy przypisać depresji, może warto się tym zająć. Szukać sposobów na poprawę funkcjonowania, niekoniecznie szukać choroby jako takiej, prawda, żeby się bardzo angażować w to, żeby skończyć spotkania z pacjentem na tym, że nazwiemy jego problem, używając nazwy z katalogu chorób czy z podręcznika Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Zdrowia Psychicznego. Tak? Poczucie pustki w środku też, co może być czasem identyfikowane jako tak zwany objaw negatywny, brak uczuć, który czasem występuje w schizofrenii, to bardziej może być właśnie skutkiem poczucia bycia bezwartościowym, tym, co jest skutkiem tego, że jest brak sił, zagubienie u młodej osoby, taki brak zorientowania, w którą stronę trzeba podążać, co jest ważne w tym momencie, co będzie jakimś sposobem na obranie dobrego kierunku w zdrowieniu. Konkludując, podsumowując, jeśli nie rozumiemy, co się dzieje z dzieckiem, to znaczy, że dziecko cierpi psychicznie albo chce nam coś zakomunikować. Często może być tak, że jest to problem czy objaw z konstelacji tych objawów, które my nazywamy depresją. Warto to zweryfikować w kontakcie z lekarzem psychiatrą. Dziękuję bardzo.